Tematem dzisiejszej lekcji są równania kwadratowe. Równania kwadratowe mają taką postać. Dzisiaj zajmiemy się równaniami kwadratowymi niezupełnymi. Na czym one polegają? Że postać ich jest następująca. Te równania kwadratowe niezupełne charakteryzują się tym, że brakuje jednego z czynników w równaniu kwadratowym ogólnym. W tym przypadku C jest równe 0. Tutaj B jest równe 0. W każdym równaniu kwadratowym jest jedna wspólna rzecz, że A musi być różne od zera. Jeżeli A jest różne od zera, to właśnie w naszym równaniu kwadratowym będzie istniało x do kwadratu. No i podumerujemy sobie może te równania kwadratowe niezupełne na jedynkę i dwójkę i popatrzymy sobie, w jaki sposób się rozwiązuje tego typu równanie. Pierwsze równanie, zrobimy sobie przykład. X kwadrat plus 3x równa się 0. Ten typ, w którym c jest równe 0, my musimy sami zobaczyć, że to jest właśnie równanie tego typu, że występuje w każdym z tych jednomianów, występuje x, brakuje wyrazu wolnego, brakuje c. I tego typu równania kwadratowe rozwiązuje się w następujący sposób. Ponieważ i tutaj występuje x, to wyłącza się x przed nawias. W takim razie otrzymujemy tego typu równanie. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Rzecz, z którą będziecie się bardzo często spotykali, postać iloczynowa. Postać iloczynowa, mamy iloczyn i ten iloczyn ma być równy 0. Możemy zadać sobie pytanie, kiedy iloczyn dwóch wyrażeń jest równy 0? Możemy go sprowadzić do czegoś takiego. Nieważne co, kiedy taki iloczyn będzie równy 0, wtedy, kiedy pierwszy czynnik iloczynu będzie równy 0 lub drugi czynnik będzie równy 0. To musicie sobie zapamiętać. Za każdym razem, kiedy zobaczycie, że dostaniecie postać równania, które jest równe 0 i jest ta postać iloczynowa, to wówczas należy rozpisać na dwa oddzielne równania i każdy z czynników iloczynu przyrównujemy do zera. W takim razie w tego typu równaniu, wyłączając, jeszcze raz sobie to zapiszemy, x przed nawias, możemy rozpisać, że x jest równe 0 lub x plus 3 jest równe 0. Tu już mamy od razu odpowiedź, x jest równe 0, natomiast to równanie jest równaniem liniowym. Tylko wystarczy niewiadomą przenieść na prawą stronę. W takim razie dostaliśmy odpowiedź do naszego równania z. Odpowiedzią są dwie liczby, 3 i minus 3. Rozwiązując równania kwadratowe, możemy mieć maksymalnie dwa rozwiązania. W tym przypadku akurat właśnie tego typu równanie, w którym c jest równe 0, zawsze otrzymamy dwa równania, z których jedno zawsze będzie 0. Możemy sobie sprawdzić, tak? Niech x równa się
0. Wówczas sprawdzenie. Stawiając 0 do kwadratu, dodać 3 razy 0. Pytamy się, czy to jest równe 0? No oczywiście, 0 równa się 0. Zatem lewa strona równa się prawej. X równe 0 jest jednym z rozwiązań tego równania. Drugie sprawdzenie. X równa się minus 3. Stawiamy do naszego równania. Minus 3 do kwadratu. Dodać 3 razy minus 3. Czy to równa się 0? Minus 3 do kwadratu daje nam 9. Tutaj mamy minus 9. No i oczywiście 9 minus 9 jest 0. Zatem obie liczby są rozwiązaniami. Ja jeszcze przypomnę, że co to znaczy rozwiązać równanie? Znaleźć wszystkie liczby, które spełniają to równanie. Zatem jeżeli tylko jedną z liczb byśmy tutaj zaliczyli do rozwiązania, całe równanie jest nierozwiązane. To był pierwszy typ równania kwadratowego niezupełnego, w którym C jest równe 0. Drugi typ równania kwadratowego niezupełnego to jest taki, w którym B jest równe 0. Przypominając, jak wygląda ogólna postać równania kwadratowego, jeżeli B jest równe 0, wówczas nasze równanie kwadratowe ma taką postać. Popatrzmy, jak rozwiązuje się tego typu równanie. Przykład. Tu akurat w tego typu równaniu, w którym B jest równe 0, pokażę jeszcze dwa sposoby rozwiązywania tego typu równania kwadratowego. Pierwszy sposób to jest taki, że należy przenieść wiadomą na prawą stronę i wówczas pytamy się po spierwiastkowaniu, jakie liczby podniesione do kwadratu dadzą nam 4. Tak? Musimy znaleźć wszystkie liczby, które podniesione do kwadratu dadzą nam 4. I tutaj mamy znowu dwa rozwiązania, a mianowicie liczba 2 podniesiona do kwadratu da nam 4, ale również, czyli tu, liczba x równa minus 2 podniesiona do kwadratu również da nam liczbę 4. I znowu, jeżeli my tylko damy w odpowiedzi jedno rozwiązanie, to zadanie jest źle rozwiązane. Musimy pamiętać o dwóch rozwiązaniach w tego typu równaniu. Jeżeli my nie pamiętamy o tym, boimy się, że zapomnimy, to drugi sposób rozwiązania tego typu równania jest następujący. Tu należy zauważyć, że ten zapis nam powinien przypominać wzór skróconego mnożenia. Jeżeli to mamy różnicę kwadratu i to jest trzeci wzór skróconego mnożenia, który da się rozpisać na takie dwa nawiasy, w takim razie lewą stronę naszą możemy zapisać, że to jest x minus 2, x plus 2 równa się 0. I powracamy do pierwszej metody, w której dostaliśmy postać iloczynową. Kiedy postać iloczynowa jest równa 0? Wtedy, kiedy któryś z czynników jest równy 0. Tak jest. W takim razie x minus 2 jest równe 0 lub x plus 2 jest równe 0. I przy takim rozpisaniu naszego równania nigdy nie zapomnimy o dwóch rozwiązaniach, ponieważ od razu otrzymamy, że x równa się 2 lub x równa się minus 2. W równaniach
kwadratowych niezupełnych, w których b jest równe 0, może tak się zdarzyć, że nieraz te równania nie będą posiadały rozwiązania. Podamy sobie taki przykład teraz. Bardzo podobne równanie x kwadrat plus 4 równa się 0. Jeżeli mamy x kwadrat plus 4, no to popatrzmy. Przede wszystkim nie możemy skorzystać z drugiego sposobu, żeby to rozpisać na dwa nawiasy. Ponieważ tu jest plus, a żeby skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, musiałby być minus. No to korzystając z pierwszej metody, przenosząc naszą wiadomą na prawą stronę, otrzymujemy równanie, w którym po lewej stronie, jeżeli cokolwiek będziemy podnosić do kwadratu, to lewa strona będzie zawsze miała wartość dodatnią. Natomiast po prawej stronie mamy liczbę minus 4. I w tym wypadku zachodzi sprzeczność, ponieważ coś dodatniego nigdy nie będzie równe czemuś ujemnemu. W takim razie musimy tutaj napisać, że jest sprzeczność. W takim razie to równanie nie posiada rozwiązań. Brak rozwiązania. W takim razie tutaj musimy napisać, odpowiedzią do tego równania jest zbiór pustw. Powracając jeszcze może do tamtego typu równania, no oczywiście zawsze musimy napisać z równa się minus 2, 2. Planer sobie wypisujemy wszystkie nasze rozwiązania.